Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w koleciku. Zagrajmy w Still Life 2. Tak, jak się oczywiście spodoba odcinek, to kliknij tam na dole ten czerwony przycisk subskrybuj, kliknij w dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Napisz komentarz. Grałeś, grałaś, jak się podobają postacie, agentka Victoria McPherson i ta Paloma Hernandez, dziennikarka. Klucz jakiś. O, teraz kod teraz. Aha, czyli ja teraz skrzynkę muszę otworzyć, tutaj z tyłu. Kluczyk. Co to ciekawego będzie? O, zgadłam, że będzie ładowarka. Co? Ładowarka, dyktafon? My purse. Empty, of course. My purse. Empty, of course. Ale szuja. Receipts issued by a gas station in St. George, Quebec. Receipts issued by a gas station in St. George, Quebec. Aha. Dobra, mamy więc ładowarkę. I znów do góry zasuwamy. Chodź. Chodź tu, Paloma. Paloma. Ojej, dobra, gdzie ładować ten telefon? Aha. Dyktafon jeszcze, kurde. Czego ona tutaj nie ma? Pokaż ten dyktafon. On działa? Może to rozłączyć chyba muszę. Co to jest? Oj! Znajdź telefon, naładuj komórkę, aby zadzwonić po pomoc. No wiedziałam. Ha, ha, ha. No jasne. To się nagrywanie. O kurde. A fajny ten dyktafon, nie? Widzowie. Super, nie? Tatuszko. Pani dziennikarko, kurde. Teraz muszę połączyć to z tym. No jak to nie, no? Połącz z tym. No. I mamy telefon. Ja, yeah, dobra. Te rzeczy przydadzą nam się, nie? Pogrzebać, będziemy się czym bronić. Nie chowamy tego, nie zabieramy. Dobra, zaraz. Okej, teraz idziemy ładować nasz telefonik, czyli tutaj musimy wziąć telefonik. I teraz patrzcie, co się będzie działo. Answer, McPherson. Good God, answer. McPherson here. Help. Help me! The killers abducted me! Is that you, Hernandez? Calm down. Take a deep breath. Where are you? I've no idea. He's locked me up in an old house somewhere deep in the woods. He's going to kill me! He said he was after you too, McPherson. And Hawker! But what about you? Are you okay? Are you hurt? Oh my God! I can hear him! He's coming back. What do I do? Hernandez, give me some clues about the place you're being held. The house is surrounded by woods. There are plenty of forests on the East Coast. Don't you have anything more specific? I found an old burnt flyer for a store in Houlton. Houlton? That's the Arista County capital. Anything else? I found a receipt. It's from a gas station in St. George. St. George? Isn't that in Quebec? Okay, Hernandez, that could help us. What else? Try to give me some clues. The more precise you are, the quicker we'll be able to find you. Let me think. There's a car outside? Hello? What's going on? Hello? Hernandez? All right, Garrus, what we got? Tire tracks have been found nearby. They're being tested. The juiciest clue is the message on the answering machine. The door to the room wasn't forced, unlike the bathroom door. There's something different this time around. The killer went after Hernandez.
She's connected to the case. It's not a coincidence. Here's the report you requested. It summarizes the main points of the investigation as well as the psychological profile you established. Thanks, Garrus. All right, let's get to work. We have to gather as many clues as possible. Dobra, wróciliśmy do agentki McPherson. Dobra, nowe zadanie. Przeszukaj pokój Hernandez. No to ja wiem, co to na lotem. A dzwoniła do ciebie też. Akta sprawy mordercy. O, to czytanka będzie. Oj. Akta w sprawie mordercy. Poufne. Dobra. Przydzieleni agenci. Victoria McPherson, prowadząca. Forrest Garris, asystent. James Hafker, przydział wygas 18 lipca 2006. Sprawa założona, zamknięta. Założona 13 lipca 2006, zawieszona 28 grudnia 2006, wznowiona 29 lutego 2008. Sprawa w toku. Kwalifikacja przestępstwa. Seryjny morderca. Sprawozdanie. Dwie serie morderstw popełnione na terenie Stanów Zjednoczonych. Pięć morderstw w 2006 roku na przestrzeni 6 miesięcy. Cztery morderstwa w 2008 roku na przestrzeni 9 miesięcy. Ustalono założenie, że osoba podejrzana jest sprawcą obu serii morderstw, co w dalszej kolejności stało się przyczyną wznowienia śledztwa. Ciała ofiar były od siebie mocno oddalone, znajdowano je w zasadzie na całym terytorium Nowej Anglii. Wszystkie ofiary to młode kobiety pomiędzy 19 a 27 rokiem życia. Nie istnieją zauważalne podobieństwa między morderstwami. Brak podejrzanych o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Ofiary. Rok 2006. Doris Wilkins. Ciało nalezione 13 stycznia 2006 roku koło Wentworth w stanie New Hampshire, czy jak to się czyta? Wiek 27 lat. Ciało nosiło ślady makijażu, nabłyszczacz do paznokci, szminka, cień do powiek. Joyce Dickinson. Ciało odnaleziono 22 lutego 2006 roku koło Boston w stanie Massachusetts. Wiek 24 lata, cukrzyca. Janet Connelly. Ciało odnalezione 2 marca 2006 roku koło New Haven w stanie Connecticut. Coś tam. Wiek 20 lat. Utalentowana studentka, dyplom Wydziału Prawa. Dora Simon. Ciało odnaleziono 28 kwietnia 2006 koło Bangor w stanie Maine. Wiek 22 lata. Nosiła okulary korekcyjne. Nie znaleziono przy ciele. Olivia Wong. Ciało odnaleziono 7 lipca 2006 koło Salem w stanie Massachusetts. Wiek 21 lat, aktorka. Modeca wspomina o tym fakcie w filmie wysłanym do mediów i FBI. Aha. A tamtą co porwała to jest dziennikarka Paloma Hernandez, też podobna branża. Ofiary, rok 2008. Sally Duke. Ciało odnaleziono 29 lutego 2008 koło
Provincent w stanie Rhode Island. Wiek 19 lat, nosiła czarną perukę. Nie znaleziono jej przy ciele. Susan Ghiarelli. Ciało znaleziono 15 kwietnia 2008 roku koło Middleburny w stanie Vermont. Wiek 26 lat, rude włosy. Dorothy Lee. Ciało znalezione 4 lipca 2008 roku koło Scarborough w stanie Maine. Wiek 23 lata. Odstęp w czasie pomiędzy morderstwami według czasu śmierci oszacowanego przez koronera, a odkryciem zwłok były zwykle niewielkie. Mniejsze niż 2 dni. W przypadku pozostałych ofiar czas ten wynosi zwykle około tygodnia. Ellen Danigan. Ciało znaleziono 22 października 2008 koło Jackman w stanie Maine. Wiek 20 lat. Trwa gruntowna analiza kwestii prawnych. Jeszcze dalej? Aha. Ciało Sally Duke. Ciało Ellen Danigan. O kurde. Aha. O, jeszcze raporty z Sexy Zwłok. Dobra, Sexy Zwłok, już, Jezu, masakra. Sprawozdanie z wybranych raportów przeprowadzonych w czasie trwania śledztw. Sprawozdanie śledczych sądowych. Doktor Claire Ashby. Dobra, ta koleżanka. Przyczyna śmierci w przypadku wszystkich ofiar identyczna. Strzał z bliskiej odległości w czoło, pomiar średnicy rany wlotowej sugeruje, że użyto broni kalibru 9 mm. Ciała unoszą podobne ślady. Obtarcia na szyi spowodowane przez metalowy przedmiot. Głębokie obtarcia lub zaczerwienienia od więzów na nadgarstkach i kolanach. Jezus, na nadgarstkach i kostkach. Liczne rany zadane różnymi narzędziami w różne miejsca ciała, nie będące jednak przyczyną śmierci. Rany te zostały zadane jeszcze za życia ofiar. Zadane rany były przyczyną znacznego upływu krwi, jednak ofiary nie miały szansy się wykrwawić. Odnotowano poparzenia ciał. Ich analiza wykazała, że zostały spowodowane następującymi po sobie porażeniami prądem. Analiza toksykologiczna ujawniła obecność we krwi śladowych ilości toksyn, między innymi substancji zaburzających czynności ruchowe i czuciowe, które mogłyby spowodować paraliż kończyn. Morderca nie zabijał ofiar w miejscach, w których odnaleziono ciała, co częściowo wyjaśnia całkowity brak śladów. Ciała były oczyszczane wodą i środkami chemicznymi, co jasno wskazuje na zamiar udaremnienia gromadzenia dowodu przez policję. Jeszcze kolejny. Portret psychologiczny mordercy sporządziła agentka do zadań specjalnych Victoria McPherson. Kim jest morderca? Mężczyzna pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Dość wysoki, 195-190 cm wzrostu, przeciętej budowy ciała. Jego sposób poruszania się i zachowania cechują spokój i swoboda. O, to jest ten Richard na pewno.
ubiór, ponieważ morderca nagrywa swoje poczynania w czasie pracy i wysyła je policji oraz mediom. Zmuszony był założyć ubiór ukrywając jego twarz i zmieniający głos. Ubiór ten umożliwia mu także wywieranie większego wrażenia na ofiarach. Maska, czarny, połyskliwy materiał. Przy zachowaniu dystansu względem nich i władzy nad nimi. Pseudonim mordercy. Sam morderca nigdy nie dał się poznać. Media ochrzciły go mordercą ze wschodniego wybrzeża. To dość dramaturgiczne przezwisko. Jest zainspirowane filmami, które przesłał sprawca oraz jego modus operandi. Wszystkie ofiary odkryto w Nowej Anglii, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ten przydomek najwyraźniej podobał się mordercy, który przyjął go i powtórzył w kilku wiadomościach. Cechy osobowości. Metodyczny manipulant, fetyszysta, samotnik. O, jeszcze lepiej. Zmotywowany. Morderca stara się zaspokoić głód wielmożności, uzyskać pełną kontrolę. Wszystkie jego działania są teraz podporządkowane. Zaspokajanie marzeń o dominacji pozwala mu zapomnieć o tym, że jest niezdolny do tworzenia bliskich związków emocjonalnych. Brakuje mu empatii, więc mści się na swych ofiarach, młodych kobietach, które według niego są zwykłymi kusicielkami. Przeszłość. Morderca spędził dzieciństwo na wsi. Morderca spędził dzieciństwo na wsi. W patologicznej rodzinie lub w jej bezpośrednim otoczeniu. Odczuwał nieobecność ojca, fizycznie lub mentalnie. Jako samotne dziecko był w nieustannym konflikcie z matką. Dorastał w izolacji, oglądając dużo telewizji. Pozostawiony samemu sobie, szukał schronienia wyimaginowanym, pełnym perwersji świecie, którego więzieniem pozostał aż do dziś. Czerpał przyjemność złapania i tortowania dzikich zwierząt. Potem udomowionych. Aż w końcu doprowadziło go to do wyobrażeń o nowym typie ofiary. Nowym typie ofiar jest. O, ujęcie z filmu przesłanego przez mordercę. O kurde, dalej. Ileż tego jest? Modus operandi. Decyzję o wybraniu ofiary podejmuje, kiedy chuć zaczyna być silniejsza od woli. Jeśli jego działanie sterują precyzyjnie kryteria, to nie zostały one jeszcze rozpoznane. Ofiara zawsze jest młoda kobieta około 20. Porywa ofiar samotnie w sytuacjach bez świadków, korzystając ze substancji odurzających. Przenosi ofiary w bezpieczne i odosobnione miejsce. Mordera posiada pojazd typu półciężarówka. Zamyka ofiary w dokładnie przygotowanym do tego celu miejscu. Poniża swoje ofiary, zakładając im na szyi obroże. Osłabia ofiary, krępując im członki?
ręki i odurzając je narkotykami, następnie próbuje zaspokoić głód dominacji, bawiąc się swoją ofiarą, zaszczuwając, zastraszając, przeciągając ją przez swoiste tory przeszkód, przez cały czas wszystko nagrywając. Taka sadystyczna zabawa może trwać kilka dni, a nawet tydzień. Tu morderca rozpoczyna ostatni etap tortur ofiary, w którym czerpie przyjemność ze spektaklu jej błagań i cierpień. Po śmierci starannie myje i oprawia ciało. Następnie dokonuje montażu filmu do postaci krótkiej relacji dla policji mediów. Podrywa się ciała, pozostawiając je w nieuczęszczanym miejscu, prawdopodobnie daleko od miejsca popełnienia zbrodni. Łożysz. Ciała znajdywano na obszarze kilku stanów. Kopie filmów wysyła do mediów i na policję, upewniając się, że nie pozostało na nich żadne odciski palców. Pomiędzy kolejnymi zbrodniami morderca otwarza sobie w kółko filmy. Ocie pierdziel. Dobra, wnioski. Mimo ewidentnych odchyleń natury psychicznej, morderca jest niezwykle inteligentny i potrafi trzymać się w ryzach. Jest to przestępca doskonały, który nie popełnia błędów i nie zostawia za sobą śladów. Jego pęta achillesowa może być jedynie jego chorobą psychiczną, która popycha go do większej częstotliwości, a co za tym idzie, także szybciej realizacji planów zbrodni, co w końcu doprowadzi go do popełnienia błędu. Jezu. A, muszę tego czytać. O kurde. Dobra, wycinki z gazet, okej. Okay. Poczytane. Nadszedł Claire. Jutro mi nie będzie. Buziaczki. 23 października 2008. Dobra, super. Jutro mi nie będzie. Buziaczki. Super, buziaczki. Dobra, dostałem jakieś SMS-a. SMS-a. MMS-a. Brochure of the Bishop Motel. Famous for its tranquility. They're gonna have to find a new claim to fame. Tam coś jest. I've kept you a place in my cold room, McPherson. I think this creep has it in for me personally. But why? All I want is to see him locked up for the rest of his days. Oh. Oh. Nowy dokument, co? Ale gdzie? Hi, Paloma, it's Simmons. You know, your news director, the one who's still waiting for you to call him back. Where are we at with this big scoop of yours? I have a schedule to fill, you know? Oh, his concern is touching. Aż się wzruszyłam. I've kept you a place in my cold room, McPherson. A skąd wiesz, jak ona się nazywa? To jest dopiero. Co za palant. Głos mordercy z... A, ona nagrała głos. Aha. I've kept you a place in my cold room, McPherson. Hi, Paloma, it's Simmons. You know, your news director, the one who's still waiting for you to call him back. Where are we at with this big scoop of yours? I have a schedule to fill, you know? Dobra. Co teraz? A, szukanie sobie drzwi. Of the Bishop Motel, famous for its tranquility. They're gonna have to find a new claim to ślady fame. Nie krytyką. Ślady butów. Uciorów. There was coffee spilled on the carpet. There's a clear footprint. I don't have the necessary supplies to collect a sample. Aha, to co mam zrobić?
przejść. Kto mi da? Tamten mi da, nie? Ty mi dasz, panie? O, co to jest? A camcorder. Probably Hernandez's. It's empty. O, jest pusta. I think the laptop's busted. But maybe there's a way to recover some of the files from the hard drive. If I want to collect this clue, I'd better follow procedure. Otherwise, no analysis will be possible. Oi, pogada event. At your service, Agent McPherson. Do you need anything? The killer is really an exceptional criminal. He's so methodical. This asshole needs to be in complete control. That's his trip. He's taken a real risk filming his murders. He knows that if he makes even the smallest mistake, we use it to find him. I've done a superficial search of the area. The killer used chemical products to clean up the room. But he made sure to leave some clues, to amuse himself. You can go ahead now with the investigation, Agent McPherson. Here's the CSIA kit. The what? It's the new field kit, designed by our labs to do all kinds of scientific testing right at the crime scenes. Claire would be so jealous if she saw this thing. I've already entered everything related to Paloma Hernandez in the database to compare it with the samples. Nagranie głosu. Klucz komputerowy, waciki. O, to chyba to stało. Must take a sample of this clue. Zasięgnę próbki tym. To jest próbka. This can't possibly work. No, nie uda się. Co mam wziąć? Psikać mam? Co mam psiknąć na tym? This can't possibly work. Co? Halo. Dobra. Skaner. A. Okej. Badamy. Jak to nie? Odcisk buta. Z profilową podeszwą rozmiar 10. Ślad pozostawiony przez mordercę. Zmiana głos męski. Rozpoznanie pod kątem zbieżności z głosem mordercy wschodniego wybrzeża niemożliwe. Aha. Co jeszcze? To? Co jeszcze? Aha, nie, dobra, tego się nie bada. Co teraz mam zrobić? Co to jest? A tu coś otwarte jest. The safe is empty. W safe nic nie ma. W safe zawsze nic nie ma. Może do łazienki coś tu jeszcze tu. This suitcase is locked. Czym ja mam otworzyć ją? Tu pójść do tego. A tu?
trzeba iść, coś to... O, ślady, krwi. Znaczy, Jezus, szał. Bullet hole. The bullet's been removed. The bullet hole. Na drzwiach jeszcze. The bullet's been removed. Aha, tu jeszcze takie to. There's a funny smell near the ventilation system. Znowu. This can't possibly work. Nie, to się nie przyda. Co za zapachów. To? I need an instrument from the testing kit. A. Analizy, kurde, czyli czujnika czegoś tam. Mhm, teraz weź to... Komputerowa znowu? Nie? Chemiczna? Ślady gazu obezwładniającego. Gaz o właściwościach narkotycznych. Powodujący utratę przytomności. No. A zgadza się nawet. A bullet hole. The bullet's been removed. Aha, no tu. There's a mark on the door. Bullet hole, probably. I to wszystko już? Już nic więcej? O. There's detergent residue here. Sam użyć. I must take a sample of this clue. Próbka. Czy to jest próbka? O, jest. Nie. I must take a sample of this clue. To? It's not this. Nie działa. Które działa? Nie wiem, to działa. This can't possibly work. Co jest do próbek? To? Sprayek. Bloodstain. There's not much. It probably comes from a superficial wound. Nie. I must take a sample of this clue. Dobra, i badamy te ślady jeszcze krwi. Tak, do kogo ta krew należy? Nie. Krew ludzka, grupa 0EH+. Jej. Czyli tak, mamy wszystkie ślady. Mamy to, mamy to, to. Co, wszystko już? Nie wiem. Aha. Czy jeszcze coś? Dobra, nie wiem. Chodźmy, wychodzimy stąd. Porozmawiać z tym. At your service, Agent McPherson. Do you need anything? You know anything about lockpicking, Garrus? Not really. I'm more of an electronics guy. But I do happen to have an electric pick gun. Here. Oh. No proszę. Przydatny pan. Pan się przydałeś, panie Garrison, bo jesteś pan przydatnym współpracownikiem. Dobra, idziemy. Agent Kim McPherson, jest o nie. Aha. Otwórz to. O, jakaś płyta. Aha. Mini DVD, gdzie ja to zobaczę, śniwe. Aha, jakiś otwarzaczu. Aha. Ta. Gdzie? A pójdę gdzie tutaj? O, na tym. A camcorder. Probably Hernandez's. It's empty. Tutaj jednak. A. Płytka. Tu. Aha.
Tell us your theory. It's quite different from the leads the FBI are currently chasing. The East Coast killer doesn't act on sudden impulse, which is what the case profiler contends. I've discovered the basis on which he chooses his victims. Criteria linked to one of his obsessions. James Hawker. He hasn't given up on the case. Isn't that your old partner? Find Hawker for me, Garrus, and get me his file. I think the laptop's busted. But maybe there's a way to recover some of the files from the hard drive. I need an instrument from the testing kit. Do analizy. Czego do analizy? Który przyrząd? O, jest to. Nie. Który? O. This can't possibly work. Nie. Który? Jaki przyrząd? O co ci chodzi? Peseta? A może to? Pendrive. Aha. Naprawiony plik testowy. Naprawiony plik tekstowy. Autor Paloma Hernandez. No i co? Wszystko? Nie wiem. At your service, Agent McPherson. Do you need anything? James Hawker. Wasn't he dismissed from the FBI for having shot a witness? It was a suspect. It's a fine line between the two sometimes. Whichever it was, Hawker lost his head and killed a man who did not present an immediate threat. It's inexcusable. Is that why you refused to take a new partner into the field for almost 2 years? I would have probably done the same thing in your place. You're too curious, Garrus. Focus your brain cells on what happened in this room. Well, let the search continue. Time's not on our side. Czyli coś jeszcze? Ślady szukałeś. Przecież brałaś ślady. Ślady, nie? Tam coś jeszcze nie wiem. I've kept you a place in my cold room, McPherson. Hi, Paloma. It's Simmons. You know, your news director, the one who's still waiting for you to call him back. Where are we at with this big scoop of yours? I have a schedule to fill, you know. I've kept you a place in my cold room, McPherson. Oczep się. Ojeju. Tra-la-la-la. Widzi mi twoja chłodnia. The safe is empty. Obchodzi mi twoja chłodnia. This remote control fell under the bed. There might be intact prints on it. O. I need an instrument from the testing kit. Co jednak odciski znowu, kurde. Aha. Dla czym? Tym? Którym? Tym? Dobra. Czyli to są odciski jeszcze. Ja się... zbieżność, odcisk palca Palomy Hernandez. Co dalej, nie wiem. To. O. Wszystko już? Nie wiem. Wszystko, nic więcej chyba nie ma. Jeszcze coś? Nie wiem. Jakieś koszule. Nie wiem. Tu coś jeszcze? No szukaj. There's a mark on the door. Bullet hole, probably. A bullet hole.
The bullet's been removed. Co, nic nie ma? Dobra, chyba... Coś tu nic nie ma, dobra. Co dalej? Wszystko zbieram, chyba wszystko. Mogę stąd wyjść? Tak, mogę. Ha! Brochure of the Bishop Motel, famous for its tranquility. They're gonna have to find a new claim to fame. I'm checking the complaints filed with the Maine police in the last couple of months. Maybe the killer got himself noticed. You're a brave man, Garrus. Continue. Czego? Też to już było. To tego. Tutaj już te ślady też przecież. Tu. This remote control fell under the bed. There might be intact prints on it. Przecież wzięłaś już. The safe is empty. To ja nie wiem. Co mam tu jeszcze robić? O. A może pszczekać to mam czymś, nie? Coś, jest to pszczekanie jakieś. Tak, będę sobie pszczekać. Psiku, psiku. Psiku na patyku. Nie wiem. Co tu? There's a mark on the door. Bullet hole, probably. Psiku, psiku? Nie. Może to? Nie. Co tam jeszcze? Posuń do przodu sprawę. Połącz się z bazą. Prolog. No prolog, proszę. Dobry prolog jednak. Do cholery na początku. I'm checking the complaints filed with the Maine police in the last couple of months. Maybe the killer got himself noticed. You're a brave man, Garrus. Continue. Co jeszcze? Nie wiem. Hi, Paloma. It's Simmons. You know, your news director, the one who's still waiting for you to call him back. Where are we at with this big scoop of yours? I have a schedule to fill, you know. I've kept you a place in my cold room, McPherson. Hi, Paloma. It's Simmons. You know, your news director, the one who's still waiting for you to call him back. Where are we at with this big scoop of yours? I have a schedule to fill, you know. Przecież spadałam chyba wszystko, nie? Jeszcze nie wiem. Nie zbadałam Norbuta. 10 rozumiem. Co jeszcze? Pęseta. Dlaczego pęseta? Ja bo dziś byłem.
prawdziwy ślad czego? Łosa? Nie ma śladów łosa.